No, specjalnie odmówiłem, bo chciałem zobaczyć, czy coś ciekawego będzie. No, ale niestety tym razem nie było żadnej ciekawej linii dialogowej. Więc to został nam przedostatni poziom, bo ostatni poziom będzie po tym poziomie. Ha, ha, ha. Piję sobie muszyniankę, magnes i wapń. Bardzo dobra i bardzo pyszna woda. A teraz lecimy z koksem. Zobaczmy, co tutaj ciekawego na nas będzie czekać. Jesteśmy sobie w fabryce. Ona się nazywa fabryka Roborobali. Tak? Roborobale. Tak, 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 tak. Dobrze. Teraz będziemy musieli ścigać tego głąba, bo on ma klucz. Więc głąbie oddawaj klucz. A jednak nie oddasz kluczu głąbie. Dobrze, głąbie. No to my inaczej sobie z tobą porozmawiamy. Będę cię tak gonił przez cały poziom. Co ty na to? Tak cię będę gonił. Pa. Pa na to. Zaraz się wyryżniesz. Mówię ci. Mówiłem, że go pocisnę. Mówiłem, że go pocisnę. No mówiłem. I teraz lecimy z tymi roborobalami. A oni nie są tacy ciężcy. Wiadomo, no na razie nie są ciężcy. Ale w oryginale to... masakra z nimi była. Tyle mogę powiedzieć od siebie. Ale tak, nawet czy to Reignited Trilogy, czy to jest oryginał... Cały czas podtrzymuję, że ostatni poziom Sparksa jest nie dość, że monotonny, to jest dosyć trudny. Monotonny dlatego, że jest jedna taka sekcja, która ma się wrażenie, że trwa, kurde, dosyć długo. No ale cóż, zobaczymy. I tak będziemy musieli się z nią za niedługo zmierzyć, więc... I ona chyba nawet teraz będzie, z tego co pamiętam. A chyba pamięć mam jeszcze w miarę dobrą. Ale mamy tarczę teraz. Dobra, tutaj towarzystwo zostało pociśnięte. Wow. Dobra, teraz trzeba na to uważać, na tego w sensie głąba. Bo będzie tutaj wypuszczał te mechaniczne biedronki, ale na szczęście on padł. 5-5. Kolejny klucz. Teraz tutaj trzeba będzie. O, klucz, żeby odblokować kolejny klucz. Ale kabaret. O, następny. On nawet nie zdążył w ogóle zaatakować. I teraz tutaj, ta sekwencja. Dobra, tu się udało. I teraz w dół. Nie, to jeszcze nie w dół? To gdzie? Tu byliśmy. Tam byliśmy. Tu jeszcze nas nie było. Ha! Tutaj nie było. Dobra. Mamy oczywiście autosave'a. I zium, zium. I teraz... Teraz będzie działać. No, teraz będzie ta sekcja. Teraz się właśnie ona zaczyna. To jest sekcja, która będzie polegała na tym, że będziemy musieli i z lewej, i z prawej strony wybijać hordę tych roborobali, nie? I to jest naprawdę, kurde, straszny Resident Sleeper, jeżeli mam być szczery. Ale zobaczymy, jak nam tutaj pójdzie. Ja nie lubiłem tego ani w oryginale, ani tutaj, nie? O właśnie, to już się zaczyna. Z jednej strony niby spoko, ale po czasie to się robi Resident Sleeper, bo jest za dużo po prostu przeciwników, moim zdaniem oczywiście. I zanim ktokolwiek mi powie, że dlaczego ten,
dlaczego nie używam power upu, który dostałem. Nie używam tylko i wyłącznie dlatego, bo według mnie nie ma sensu, bo użyję go i go tylko zmarnuję, a tak to przynajmniej będę mógł go zużyć na bossie. O właśnie. Coś takiego będę mógł zrobić. O właśnie, bossa tutaj też nie lubiłem, bo on jest strasznie upierdliwy. Ale postarajmy się go zrobić za pierwszym razem. I będzie picobello. O, rozłączyły się dziady. Ile ja tutaj się kurde nacierpiałem za młodu, albo jak grałem w Spyro 3, jak robiłem Let's Play w 2016. Jezus Maria. No takiego czegoś to dawno nie było, tego nie grali jeszcze, nie? Dobra, i znowu od początku, jednak się nie udało za pierwszym razem, szkoda. Na szczęście tutaj te robale nas nie atakują, więc jesteśmy o tyle bezpieczni, że nic takiego nie ma miejsca. I bardzo dobrze, bo gdyby miało, to byłaby no ciężka konfrontacja. To byłby chyba jeden z najtrudniejszych bossów, jeżeli chodzi o Sparksa. Dobra. Już mają ponad połowę HP zabraną. Wow. Dobra, tutaj padł i teraz ostatnia część została. Wow! Ty, padł. Udało się. Annabella. Tak jak ta lalka Annabelle. Kurczę, udało się za drugim razem. Poziom ukończony w 100%. No i picobello. Wracamy do domu. Zobaczymy, jakiego nowego upgrade'a dostaniemy. Mam nadzieję, że będzie on warty tego, że żeśmy tutaj się męczyli. Ciąg dalszy przygody. Dobra. Iskier może otwierać skrzynię skarbów i przenosić cię do dowolnego poziomu za pomocą przewodnika. O! Ty, ale elegancko. Za pomocą przewodnika może mnie przenosić na przykład. To jestem ciekaw. O, tutaj mamy te skill pointy, jakie udało się zrobić. A, i jeszcze część galerii trzeba potem odblokować. Więc tutaj macie mniej więcej skill pointy, jakie możemy ogarnąć. Mamy już 100% gry, tak więc wow. Mamy już grę zrobioną na 100%, więc teoretycznie mógłbym tutaj już kończyć. Ale jeszcze nie, jeszcze jeden poziom został. O, a co tu mamy? A gdzie to nas zabiera? Wow. Ej, patrzcie jak fajnie. Ej, kurde, ale fajnie. Ej, serio. Śmieszna sprawa, dobra. Idźmy teraz do tego zasranego misia. Jestem ciekaw, co tym razem on chce nam odblokować. Bo za każdym razem jak on stoi, to zawsze jest wymówka, że on chce coś odblokować. Więc dobra. Porozmawiajmy z nim.
Nie martw się, Spyro! Nie mam już zamiaru prosić cię o żadne opłaty. Ej, no nie bądź taki zdziwiony! Znalazłem smocze jajo, za które w Awalarze zapłacą mi prawdziwe miliony monet! Dlaczego tak na mnie patrzysz? Muszę już lecieć! Ukłony! Aha, czyli ty chciałeś sprzedać te smocze jajo. O, ty gnoju jeden, ale cię teraz dorwę, kurde, ale będziesz miał palone nerki, ziomek. Haha, co ty sobie wyobrażasz? Że co, spalisz, kurde, te? Sprzedasz jajo? O, ty kurde. Gościu, nie ma tak dobrze. No, to jest coś, co każdy uwielbiał robić w Spyro Trójce, uwierzcie mi, dużo osób. Dużo twórców tak lubiło robić. Nawet CDDZO, który również, pamiętam, nagrywał serię z Spyro Trójki, ale oryginalnego. O, proszę bardzo, co, już się kończą, kurde? Dupa boli, boli dupa, tak zwana. Boli dupa, boli dupa. Dawaj, kurde. Oddawaj jajo. Dawaj jajo. O, jeszcze przy okazji życie zgarnąłem. Dawaj jajo, gościu. Już, kurde, powinieneś mi oddać wszystko. Co do grosza. Jeszcze nie? Kurde. Ale patrzcie, jaki się z niego zrobił. Kurdupel, teraz. Ale on w dupę dostaje. Psiekostka! Dwie psiekostki! 150 tysięcy psiekostek! Nie sądziłem, że smuchy są tak szybkie! Dość tego! Poddaję się! Przechodzę na emeryturę, będę pisał haiku w upiornym bagnie! Tak, haiku w upiornym bagnie, no. Ale żeśmy uratowali Alejandro z totalnej porażki. Ty, Moneybugs, ty gdzie ty uciekasz? Czemu ty żeś poleciał na kryształowe wyspy? Nie rozumiem w ogóle, ty w ogóle w inne poziomy żeś... Może tak ze stresu się pomylił, że aż nie do tego poziomu wszedł. Tak więc, moi drodzy, 100% zostaje nam już tylko jeden poziom. I 111% świata mamy zrobione. Tak więc... Runda super dodatkowa. To jest ostatni poziom, na który możemy, że tak powiem, iść. Zaczynamy. Dobra. Jesteśmy tutaj na samym początku. Mamy 5000 klejnotów oraz jedno jajko do zebrania. I wtedy będziemy mieli wszystko. O, sekretne jajo. Dobra, to lecimy. Spyro, łowca trochę się o ciebie bał, gdy poszedłeś walczyć z czarownicą, ale ja od początku wiedziałam, że wygrasz. To tutaj czarownica trzymała wszystkie swoje skarby, ale po tym, jak ją pokonałeś, zostały skradzione przez zgraje złodziei. Jeśli zdołasz ich złapać, skarby będą już tylko twoje. A przy okazji, łowca kręci się w okolicy. Od rana majstruje przy jednej ze swoich nowych zabawek, którą bardzo chce się popisać. Poszukaj go. No kurde, no to lecimy. Lecimy z koksem, kurde, zbieramy co nasze, kurcze. Skarb jest teraz nasz, więc bierzemy go. 20 tysięcy, o kurde. Ale tutaj nam stawkę daliście. Ta, będą teraz nas czekały takie różne poziomy. Ale to będzie powtórka z tego, co już i tak zwiedzaliśmy, tak więc nie ma problemu. Dara, chodź tu. Chodź tu, oddawaj. Jezu, ile tutaj jedynek, dwójek, piątek i dziesiątek wypadło. Strasznie dużo. No nie, kurde. Straciłem życie, kurde, w najłatwiejszym poziomie, ale wstyd. Dobra, tu mamy jedyneczkę, piąteczkę. Cześć.
Dobra, jedziemy z koksem. Jedziemy, kurde, w gonitwie za frajerem. I znowu to samo będzie? Oczywiście, że tak. Ile jedynek, dwójek, piątek i dziesiątek wypadło? Ten tyle w oryginale chyba nie było. Z tego co pamiętam. Ale kurde, graficznie ten poziom pięknie wygląda. Tak samo jak i w ogóle soundtrackowo. Jak się wsłuchacie w soundtrack, to wydaje mi się, że jest też całkiem wpyte. No kurde. Daj się złapać. Nie śmiej się głupio. Bo cię zaraz spalę. O, widzisz, mówiłem, że cię spalę. Spalę ci dom. Dobra, tutaj mamy już temat ogarnięty. W ogóle tutaj też wodospady mamy, jak widzicie. Takie fioletowe, czyli z przeterminowaną wodą. Albo ze skażoną wodą, jak chcemy sobie to nazwać. I zium. Pyk, pyk, pyk. Tu oczywiście trzeba było wyczyścić teren, bo jak żeby inaczej. Tu chyba będą nas czekały tylko 4 minigierki, tak więc myślę, że to jest w miarę do przeżycia. Z czego jedna jest trudna, bo to pamiętam, że to była jedna na deskorolce i ja jej tak trochę nie lubię za bardzo. Mam złe wspomnienia, jeżeli chodzi o oryginał, no i Reignited Trilogy. No ale trzeba będzie za nią też się zabrać, prędzej czy później, więc... No myślę, że warto byłoby prędzej się za nią zabrać. Dlatego teraz podejdźmy do pierwszej lepszej bramy, która ma mniejszy wymóg. O, właśnie. Dobra, to jeszcze nie jest to. O. Cześć Spyro, widziałeś Biankę? Bardzo się o ciebie martwiła, gdy poszedłeś walczyć z czarownicą. Było całkiem zabawnie. Próbowała udawać obojętną, ale zanim wróciłeś, była blada ze strachu. To nieźle się nawzajem wkręcacie, kurde gołąbeczki. Właśnie naprawiłem starą łódź podwodną. Może chciałbyś się na chwilę zanurzyć? Chcesz się przepłynąć łodzią? To wróć, gdy tylko będziesz chciał. Świetnie, wskakuj na pokład. Dobra, lecimy w dół. Trzeba się przepłynąć teraz. A, i mamy powtórkę, jak widzicie, z rozrywki z zaginionej floty. Czyli po prostu będziemy teraz atakowali wszystkie dosłownie te wszystkie statki, które będą dawały nam już tylko i wyłącznie klejnoty. I to po dziesiątki, dwudziestki piątki, tak więc stawka została tutaj podwyższona. Nie żeby coś. Bo już żadnych jaj tutaj nie zbierzemy. Tylko same klejnoty. Więc jest w czym wybierać. Moi drodzy. Jest w czym wybierać. Dobra, więc teraz został nam już tylko ostatni statek. Gdzie on jest? A, tam jest. Namierzyłem go już moim, że tak powiem, namierzatorem. W ogóle ile procent gry mamy? 107. Uuu, 107. Fajna liczba, jak Peugeot 107. I co? I mamy już wszystko zrobione. Już nie ma tutaj chyba nic innego. Teraz możemy wrócić. Ej, tyle? Nic nie masz mi do powiedzenia? Świetnie. Nie, no już zrobiłem swoje. Kurde, myślałem, że coś mi jeszcze powiesz. No, już się z nimi tłukłem. Nie ma zamiaru drugi raz się z nimi tłuc. Gościu, ogarnij się. Ale to myślę, że w sumie będę mógł powoli już tutaj dawać wam podsumowanie jakby Spyro trójki. Myślę, że to nie byłby głupi pomysł, co wy na to? Myślę, że wy na to jak na lato, więc... Jeżeli chodzi o Spyro trójkę Reignited Trilogy, to bardzo lubię właśnie w tej grze soundtrack. Jest całkiem w porządku. Graficznie wygląda ona całkiem fajnie. Fabularnie myślę, że nie ma na co narzekać.
No jedyne takie negatywne aspekty to jest to, że przywrócili trochę, zrobili taki downgrade i przywrócili tę mechanikę, że trzeba koniecznie wszystkich przeciwników zaatakować, inaczej nie dostaniesz tych klejnotów, co jest według mnie słabe. To jest takie mega fest słabe i to powoduje, że jest to trochę no smutne, bo smocze dusze były o wiele lepsze w moim skromnym zdaniem. No i mamy kurde deskorolkę. To najszybszy na świecie tor turbo snowboardowy. Miejscowi mistrzowie to 6 wielkich stóp, gang Yeti na podrasowanych śnieżnych dyskach. Założę się, że wyprzedzisz całą zgraję. Jeśli wygrasz, zdobędziemy masę skarbów. Jeśli przegrasz, będę musiał wypolerować cały tor językiem. To co, jesteś gotowy? Jeszcze nie. O, przestań, poradzisz sobie z nimi. O, przestań, poradzisz sobie z nimi, to sam jedź. To co? Byczo, tylko nie przegraj, bo mój język zamieni się w loda. Byczo, co to jest w ogóle za stwierdzenie? To już lepiej było powiedzieć kulziom albo czadowoziom. Trzeba było tak powiedzieć, a nie byczo. Zrezygnuj z wyścigu. Jeszcze raz. No co? Byczo! No tak więc, tak jak mówię, no... Myślę, że na bieżąco, jak oglądaliście serię, te odcinki, to myślę, że jesteście w stanie też zauważyć, jakie dokładnie wady ma w moim odczuciu Spyro 3. Ale teraz, czy Reignited Trilogy sprawiło, że polubiłem bardziej Spyro 3? Tak, w pewnym stopniu tak. Oryginał jest jak najbardziej spoko, ale Reignited Trilogy wprowadziło też dużo fajnych takich, moim zdaniem, smaczków. Przede wszystkim polski język, który uważam, że mimo takich perełek jak chociażby Łowca czy Iskier, chociaż uważam, że Iskier jako tako pasuje ładnie, tak Łowca no trochę średnio pasuje, jeżeli chodzi o polski dubbing, to tak to nie mam jakby do czego się przyczepić moim skromnym zdaniem. Uważam, że jest jakby wszystko jak najbardziej na plus. No w ogóle tego toru nigdy nie lubiłem, dlatego że tu zawsze musiałem powtarzać po x razy. Nie lubiłem bardzo tego toru, bo nigdy nie potrafiłem go zrobić za pierwszym razem. I też podejrzewam, że w tym wypadku tak samo będzie. Chociaż oni są blisko siebie, więc może. A, muzyka w ogóle z tej zaginionej floty, znaczy muzyka z tego poziomu to jest muzyka, która by leciała w zaginionej flocie, gdybyśmy robili wersję nie Greatest Hits, jeżeli chodzi o Spyro 3 na PS1. Taka ciekawostka. O, do góry żeśmy wlecieli, bardzo dobrze. Ale żeś się kurde wyłożył, gościu. Miałeś możliwość mnie wyprzedzenia, ale coś ci nie pykło. Nie pykło ci, gościu. Pamiętaj, że zawsze mogę plunąć, tak więc... Splunę na ciebie i będziesz miał, kurde, oplute włosy. Czy tam oplutą sierść, whatever, co ty tam będziesz miał. Będziesz w każdym razie opluty, więc... Daruj se, gościu. Okej, okrążenie 2 na 3, teraz będzie okrążenie 3 na 3. Tak jest. No, trzeba było, kurde, zrobić takie pełne obroty. I zaraz na spokojnie sobie zwiedzimy ten poziom już tylko i wyłącznie zbierając klejnoty. Bo wiecie, najpierw wolę mimo co wygrać wyścig. Okej. Dobrze. Nie dogonią mnie. Nas nie dogonią. I gitara. Dałeś niezłą nauczkę tym płaskostopem wcinającym melasę, guzdrającym się zezowatym, jeżdżącym na deskach ze sklejki z papierem ściernym od dołu trollom. No i wygraliśmy świecidełka. Kurde, ile świecidełek żeśmy wygrali.
O Jezus Maria. To ja jeszcze mimo co bym wrócił i bym pozbierał te pozostałe świecidełka, które zapomniałem. Żeby było wszystko gitara. Tylko kurczę, nie wiem gdzie są jeszcze te świecidełka. Ile mamy procent już? 112. Coraz bliżej końca. Dobra, tu mamy 18 tysięcy. Czy tutaj będzie coś jeszcze, co będzie świecić? Właśnie z tego powodu trochę nie lubię tej minigierki, bo tutaj zasięg Sparksa jest naprawdę słaby, on nawet nie reaguje, kiedy się wciśnie gałkę analogową. Ale chyba wszystko już mamy stąd. Mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że już wszystko mamy. O. Wszystko mamy. Nic nie widzę, żebyśmy tutaj mieli do zbierania. Tak więc wyłaźmy stąd. Już mamy tą gorszą część tego poziomu zrobioną. I teraz... Oh yeah! Mamy tutaj kurde... O tak! Teraz będziemy mogli skasować tych ufoludów. W sumie to może nie ufoludów, bo tam krowy są. Ale sami widzicie, ile punktów jeszcze zgarniamy za to. Znaczy punktów i klejnotów w zasadzie. Punkto klejnotów. Czyli w sumie trochę was oszukałem, bo mówiłem, że jest tutaj 4 lub 5 minigierek, a się okazuje, że tylko 3 są. W zasadzie to tylko 2 minigierki, można by powiedzieć. Dobra. Tak, 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 traf w niego. Jeszcze tylko 3. Patrzcie, każdy Spyro się czymś specyfikuje. W dwójce mieliśmy kurde ten Dragon Shores, gdzie żeśmy robili te wszystkie minigierki ze smokami, że na przykład trzeba było te baluniki wagonikami zbijać, czy tunel miłosny. Tutaj musimy jakby robić powtórkę z rozrywki plus jeszcze atakowanie krów w spotkach UFO. A w jedynce, co mieliśmy w jedynce? A w jedynce mieliśmy poziom pełen skarbu. Czyli w zasadzie ten... nie pamiętam, jak on się nazywał po polsku. Ale to było chyba po angielsku Gnasty's Lot, więc... No. Mieliśmy Gnasty'ego Gnorka. Ciekaw jestem, kto będzie antagonistą w czwartej części Spyro. Tak oficjalnie. Bo już mieliśmy tego Gnastiego, mieliśmy Ripto, mieliśmy teraz Czarodziejkę. Kto będzie następny?
Dobra, tam jest, widzę go. Jest i on. Teraz skasujemy gościa. Mówiłem. Skasujemy typa. O, i mamy wszystko zebrane. Zajebiście. O, i 117%. To już byśmy mogli kończyć. Ale jednak jeszcze nie, bo jeszcze tutaj został ostatni poziom, który się nam otworzył teraz. Iro, nie wiem jak czarownica to zrobiła, ale na pewno przetrwała ostatnią bitwę. Cały czas tu czekała i oszczędzała magię, żeby móc cię zniszczyć. Najlepiej będzie, jak użyjesz mojego latającego spotka. Rzuciłam na niego zaklęcia, ma większą siłę ognia i można na nim latać bez przerwy. Reszta należy do ciebie. Zrobiłeś już tak dużo. Wiem, że ją pokonasz. No oczywiście, że dam radę ją pokonać. To jest bez żadnej tutaj tej dyskusji. Ona i tak jest osłabiona, przynajmniej mi się tak wydaje, że jest osłabiona. Moje ataki no są słabsze, zdecydowanie. Ja mogę oberwać, ale nie zginę na tej konfrontacji. Patrzcie, ile ona ma HP. I to ma być ostatni boss prawdziwy, żeby mieć to pełne 100%. Proszę was. Jakie to jest piękne zakończenie, jeżeli chodzi o Spyro trójkę. Wszystkie smoki są szczęśliwe, ponieważ ich dzieciaki wróciły do domu. A to dzięki wszystko naszemu fioletowemu smokowi. Jezu, jakie to było piękne. No nic, to by było na tyle z mojej strony. Ja już nie mam nic więcej do dodania. Mam nadzieję, że wam się seria podobała. Coś tam wymusimy za niedługo, jako następną serię we wtorki i czwartki. Ale nie będę zdradzał, co to będzie. Tymczasem dzięki za oglądanie. I co, widzimy się w kolejnych seriach na kanale. Trzymajcie się. I z wielką dumą mogę powiedzieć, że mamy 117%. Wszystko zrobione. Wszystko. Możemy podróżować nawet. Widzicie? Nie musimy, kurde, ten. Wskakiwać do rakiety. Dobra. Na razie, trzymajcie się. I skończyliśmy Let's Play z 64 rzećmi. To jest oczywiście rekord godny pochwały. Na razie.